Zobaczcie mój wygląd, ale słuchajcie, niedawno wstałam, mam w ogóle naoliwione włosy, bo w nocy w sobie je naoliwiłam, mam spierzchnięte usta, w ogóle czuję się jak kupa, ale jakoś muszę zacząć tego vloga. Czas mnie, słuchajcie, goni, bo dzisiaj wieczorem przychodzą do nas goście na taką wigilię ze znajomymi. Oczywiście będzie mało osób, tam do 5 osób będziemy sobie siedzieć, w tym roku bardzo skromnie, natomiast zawsze jak organizuję wigilię dla znajomych, to czuję takiego lekkiego stresika, no bo chcę, żeby wszystko ładnie wyglądało, chcę wyczyścić mieszkanko, w ogóle żeby było tak, wiecie, fajnie. Ja u mnie w mieszkaniu dla znajomych to już jest taka tradycja, co roku praktycznie organizuję wigilię u mnie, więc w tym roku też nie mogło się to zmienić. No wiadomo, jest jak jest, słuchajcie, te naoliwione włosy po prostu wyglądają świetnie. No i chciałabym, żebyście mi towarzyszyli, zostawiajcie koniecznie kciuki w górę i subskrybujcie kanał. Wybaczcie mój cudowny wygląd. Czekam teraz na mojego męża, aż wyjdzie z obi, bo jeszcze po jakiś tam żwirek do kwiatka sztucznego poszedł. No ja właśnie też tego bardzo nie lubię w świętach, że wszystko jest w takim pośpiechu. Ja po prostu nigdy nie potrafię się zorganizować z prezentami, żeby to gdzieś tam wcześniej ogarnąć, tylko po prostu wszystko na ostatnią chwilę. Ja bardzo tego nie lubię, bo ja lubię mieć zorganizowane wszystko i tak, wiecie, co do joty, a nigdy tak nie jest, bo zawsze coś po prostu wyjdzie spontanicznego. Ale jakby musicie mi wybaczyć ten mój super wspaniały, entuzjastyczny humorek, bo ja nie wypiję kawę, jakby wiecie, osoby, które muszą wypić rano kawę, doskonale wiedzą, jak ja się teraz czuję, tak? Doskonale, no wiecie. Ja bez kawy rano jestem jak... Czuję się jak kupa! Ja się maluję, a kto ze mną siedzi? Psinulek. O, co to za łezki z rana. Okej, wracam do was już ogarnięta. Umyłam włosy, chyba zajęło mi to 20 minut, zanim spłukałam ten olej. W każdym razie już jestem ogarnięta i zaczynam przygotowania przed Wigilią. Słuchajcie, to będzie pierwszy vlogmas, który stworzę naprawdę konkretnie z tego całego dnia, bo zazwyczaj to było tak, że po prostu sobie coś tam, zresztą wiecie, jak ja kręcę vlogi, a że troszeczkę tego dnia, troszeczkę tego dnia i po prostu montuję to w całość. Natomiast dzisiaj to będzie faktycznie prawdziwy vlogmas. Wow! Udało mi się! Cywilka czeka jeszcze wizyta u groomera, także mam nadzieję, że się ze wszystkim zdążę wyrobić. W każdym razie zaczynam teraz przygotowania do takiego jedzonka, czyli będę po prostu gotować. Czy mój piesio cieszy się, że idzie się myć dzisiaj? Cieszysz się, dziumblu? Czy nie bardzo? Gdzie ty się schowałeś? Och, jejciu, jejciu! Och, moje piękne psisko. Tak ci wygodnie tutaj? Naprawdę? Będą pazurki przycinane, będzie myty psinka, tak? Cieszysz się? Czy nie bardzo? Nie bardzo. Psiada plesia? Dziwil, jakie ty masz piękne okulary! Spadło! Ja już nawet nie pamiętam, skąd ja je mam, ale wyglądają bardzo świątecznie. Ej, ale proszę zostawić czapulę. Proszę ją zostawić, ty! Wyglądasz teraz pięknie. Nie podoba się. Czy ten piesek nie wygląda wspaniale? Wygląda wspaniale. Och, nie podoba się czapka. I tu bąbelek do gryzienia. Proszę, pogryź sobie. Jest twoja. Mam już kawkę i zabieram się, słuchajcie, za gotowanie. Najpierw zacznę od ziemniaków, bo z ziemniakami idzie najdłużej. Mam młode ziemniaczki i będę robić takie pieczone ziemniaki z serem żółtym. Ja jestem ogromną fanką ziemniaków, naprawdę kocham ziemniaki, uwielbiam ziemniaki. Naprawdę kocham ziemniaki. Jest to trudna potrawa, ale jest czasochłonna. Dodatkowo one będą po prostu musiały bardzo długo być w piekarniku, żeby były jadalne i do zjedzenia, bo ja zawsze po prostu nie dopiekę do końca tych ziemniaków i potem są niedopieczone. Dlatego muszę je po prostu dużo, dużo wcześniej wstawić. Ponacinałam je na takie kwadraciki i będę wkładać masełko do środka, następnie będę przyprawiać, włożę do piekarnika, a na sam koniec posypię serem, jak już będą takie bardziej rozlazłe, wiecie, o co chodzi. Wyglądają tutaj jak bułeczki, ale to nie są bułeczki, to są ziemniaki. Jakbyście oczywiście nie wiedzieli. Na koniec jeszcze posypałam oregano, przykryję to wszystko folią aluminiową i wsadzam do piekarnika. Thank you.
natomiast sałatką, którą ja po prostu uwielbiam, jest ona z rukolą, burakiem i z pyskami słonecznika, to jest po prostu tyle, ale sos robi robotę, dlatego teraz szybko Wam ją pokażę, ją się robi akurat szybko, także luzik. Mam już umytą rukolę, wrzucę ją zaraz do miski, potem pokroję buraki, a na koniec jeszcze przyprażę słonecznik. Tutaj do sałatki zrobiłam sos winegret. Ona wygląda mniej więcej tak, teraz posypię ją jeszcze słonecznikiem i w zasadzie to będzie gotowa sałatka. No dobra, teraz słuchajcie, rolatki z cukinią i z łososiem. Już się trochę zmęczyłam. Tutaj mam umytą cukinię, zobaczcie jak szorowałam. Tak szorowałam. Będzie ona zawijana w serek i właśnie w łososia wędzonego. Tak wygląda przystawka z cukinią, łososiem i z cerkiem. Ona jest naprawdę bardzo dobra, jeszcze przystroiłam granatem. No i myślę, że to jest taka fajna zakąska. Mięczki już wyjąłam z piekarnika, jeszcze wsadzę ser żółty i wsadzę do piekarnika z powrotem na jakiś czas. No i będą gotowe do zjedzenia. Ser żółty i boczek, tutaj sobie kilka wzięłam bez boczku. No i do piekarnika. Okej, więc to wygląda cały stół z przystawkami. Tutaj jeszcze jest marchewka z sosem. Cała deska serów i mięsa. Tutaj czosnkowe kanapeczki, no i mniej więcej tak to wygląda. Ja już się też przebrałam, jeszcze delikatnie poprawię makijaż, a kupiłam sobie taką sukienkę z H&M-u. Wydaje mi się, że wygląda naprawdę bardzo fajnie. Ona jest na ramionczka, jest ładnie dopasowana, ale pod spodem chciałam mieć jeszcze jakąś bluzkę do tego. Także no, tu ma takie ładne wycięcie, ładnie to wygląda bardzo. Także jest świątecznie. Powiem Wam, że jestem już troszeczkę zmęczona tymi przygotowaniami, a za pół godziny przychodzą goście, także chyba usiądę w końcu i nic nie będę robić. Także tak to będzie pewnie u mnie wyglądało. Ja Wam życzę wesołych świąt, bo prawdopodobnie już nie nagram żadnego vloga przed świętami, dlatego załuski wesołych świąt, nie wiem kto to, jeżeli to pierwsi goście, to się chyba załamie. Na szczęście nie. Zaraz pewnie też dostaniemy znać od groomera, żeby iść po cywilka, także no on będzie na maksa wykończony, bo miał dzisiaj naprawdę dużo spacerów, dużo atrakcji, jeszcze gości na koniec, także myślę, że po prostu pójdzie spać. No i tak jak Wam mówiłam, ciepłych, rodzinnych świąt, spokojnych i takich naprawdę, naprawdę spokojnych, żebyście sobie po prostu usiedli i wypoczęli i starali się niczym nie przejmować. Ja takie święta planuję mieć. No i takich Wam też życzę. Zostawiajcie koniecznie kciuki w górę i bardzo, bardzo mi będzie miło, jeżeli będziecie subskrybować kanał, bo chciałabym nagrywać dla Was i mieć wciąż motywację do nagrywania, bo powiem Wam, że ostatnio ta motywacja niestety u mnie bardzo, bardzo spadła, ale mam nadzieję, że z nowym rokiem będzie coraz lepiej, także trzymajcie kciuki za mnie też, żebym nie zrezygnowała z tego. No i do zobaczenia. Buziaczki.